Czas po raz kolejny zmierzyć się z bossem za pomocą jednej małpki, którą możemy sobie dowolnie modyfikować i dodawać jej różne rzeczy. Na przykład teraz wylosujemy jej nową broń i będą to shurikeny. Za kolejne $500 możemy sobie na przykład kupić, o, Epic Moab Glue. Szczerze, nie sądziłem, że takie coś dostanę na samym początku, ale może to jest właśnie szczęście i znak, że dzisiaj rzeczywiście przejdę tego bossa, ponieważ ostatnio, powiedzmy sobie wprost, dość średnio mi to szło. Mamy oczywiście Benjamina i mój plan jest dzisiaj taki, wygenerować tak dużo kasy, żeby później sobie ulepszyć tą małkę, ponieważ za 75 tysięcy możemy właśnie sobie ulepszyć tą małpkę, przez co odblokowujemy na przykład nowe karty z nowymi fajnymi brońmi i też na pewno trzeba będzie kupować dużo tych broni tutaj, żeby to w miarę fajnie wszystko działało. A wy, jeżeli lubicie bluesy, to koniecznie upewnijcie się, że zostawiliście już łapkę w górę pod tym filmem, no i subskrybujcie kanał, jeżeli po prostu nie chcecie przegapić kolejnych filmów. Dobra, mamy już mały problem, ponieważ fajnie, że on jakby używa tego kleju, żeby spowalniać te balony, ale jeżeli chodzi o obrażenia, no to to już tutaj jest mały problem. Oczywiście boss pojawi się za 34 rundy, więc pewnie będę do tych 34 rund musiał sobie ogarnąć tak dużą siłę rażenia, to jest na pewno. Później duże generowanie kasy i duży zasięg. Trzy rzeczy, których po prostu aktualnie potrzebuję. Oczywiście nie stawiamy ani farm, ani wiosek, nic, po prostu tylko i wyłącznie tą małkę, no i bohatera, ale raczej bohater, to wiecie, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać troszeczkę więcej kasy. No i zobaczymy, czy po prostu to wystarczy, czy będą znowu tutaj jakieś nieprzewidziane rzeczy, bo pamiętam, że poprzednim razem, gdy próbowałem pokonać tego bossa, no to chyba na poziomie 5 już nie miałem po prostu obrażeń. Była tragedia, no może być, specjalnie zmieniłem też bossa, żeby spróbować po prostu z innym zobaczyć, jak to będzie, ale może być też tutaj bardzo podobnie, może rzeczywiście będę musiał zainwestować farmy, w tym sensie, że to będzie jedyna rzecz, na którą sobie mogę pozwolić, ale co, kupujemy sobie silniejsze bronie, money boost, to jest rzecz, na którą patrzę na samym początku, ale weźmiemy sobie też damage boost, bo na tym też mi bardzo zależy, no i chyba trzeba będzie polosować troszkę tych broni do momentu, aż nie dostaniemy generowania kasy. Jak będę miał generowanie kasy, to już będzie całkiem fajnie, ok, 765, za chwilę to będziemy mogli sobie zrobić. Mamy już wykrywanie shurikenów, także spoko. Uuu, i to pamiętam, że jest zbugowane i chyba, nie, dobra, nie jest zbugowane. To jakaś inna bardzo podobna umiejętność działała w ten sposób, że jak ją braliśmy, to tak naprawdę generowała nam się kasa. I byłem przekonany, że to będzie to, no jak widzicie, mam umiejętność bomb shootera, która oczywiście też się tutaj przyda, ale no, jakby potrzebuję teraz czego innego, potrzebuję kaski i o, okej. To nie jest ustawione. Czekaj, i teraz będę miał kaskę? O, właśnie o tym mówiłem, że jakieś dwie rzeczy, to jest mały błąd, który nie został jeszcze załatany, że jak bierzemy sobie to generowanie kasy, to tak naprawdę tego nie dostajemy, a jak jakąś tam umiejętność chyba bomb shootera, to właśnie dostajemy to generowanie kasy. No i niestety, wszystkiego, jak widzicie, mieć nie można, także teraz może sobie ulepszymy 1-1. No dobra, będę miał troszeczkę więcej kasy, zawsze spoko. Szkoda, że nie ma takiej informacji, jak teraz prezentuje się twoja małpka, jakie ma umiejętności i tak dalej, tylko na dobrą sprawę możemy, wiecie, sobie tak gdywać. O, teraz małpka jest na pewno silniejsza, bo wydałem na nią dużo kasy. Ale co dokładnie się zmieniło, no to nie mamy pojęcia. Druid of the Jungle, dziękuję ci. To jest... Ojejku, to jest piękne. Osiągnięto punkt kontrolny, ale co z tego? Skoro ja już to próbowałem, jak będę chciał na przykład zresetować od danej rundy, to tracę wszystkie ulepszenia. Więc musimy przejść bossa za jednym razem. Nie ma tutaj testowania tego parę razy. Ability. Summon Phoenix? W sumie spoko. No to jest... No chyba ten Phoenix będzie globalny, więc na bossa też powinien być git. I jeżeli dobrze pamiętam, to ten boss, on wysysa mi jakoś życie. Coś takiego, bo z wysysaniem życia, także zobaczymy, czy się nie wywali czasami na pierwszej rundzie. Obstawiam, że może tak być, od razu mówię, że może być taka opcja, że się wywalę. O, i nawet nie mam problemu z ołowianymi balonami, co jest spoko. Hot rangi, to też się przyda. W sumie wszystko się tutaj przyda na dobrą sprawę. No i mamy tego Phoenixa, jeżeli chciałbym go użyć. Ale teraz wydaje mi się, że wezmę już... będę inwestował po prostu w mocniejsze te karty. Może jakaś niebieska, jakby się wygenerowała, to by było naprawdę spoko. Okej, mamy niebieską. Damage boosta dostaliśmy, super, okej. No i właśnie, jeżeli chodzi o camo balony, jak widzicie, ja mam tylko ninja. Znaczy umiejętność ninja to jest shurikeny i tylko on widzi. Więc będziemy też dążyli do umiejętności wioski podśrodkowe drzewko. Właśnie, małpie biuro wywiadu. No tego będziemy potrzebowali, żebyśmy mogli niszczyć wszystkie typy balonów. Przez co powinno być szybciej. No ale za chwilę pierwszy tak naprawdę sprawdzian. Czy się wywalę na pierwszym bossie, czy będę musiał, wiecie, parę prób do momentu, aż po prostu ten boss zostanie przeze mnie pokonany. Ale tak, fajne RNG nawet siadło, bo fajne te umiejętności, zwłaszcza ten z druidem jest całkiem spoko. I bierzemy sobie to, oczywiście damage boost czwóreczka, oho, już widzę, że ten boss powoli, powoli. Ej, ty, wcześniej nie zwracałem na to uwagi, a nie, to są jakieś takie, nie wiem,
chmury, albo coś w tym stylu. Tak, chyba to jest coś takiego. Dobra, 1994 za kolejną broń, ale czy ja potrzebuję kolejnej broni? Nie, potrzebuję teraz jak największej siły przebicia, a tą siłę przebicia zapewni mi kolejna karta. Także damage boost, no tutaj, okej, okay, pierce boost, będę miał większe przebicie i za dwie rundy. Dobra, jeszcze kupię jakąś ostatnią broń, Heart of Thunder albo Sauda. Heart of Thunder, o, jeszcze piorunkami będziemy, to się wszystko oczywiście ze sobą stakuje i jak ten bossik, oj, dobra, odpalmy sobie umiejętność Feniksa. No niby specjalnie wybrałem taką mapę, że powinno być odrobinę lepiej, 2300, o, to sobie weźmiemy też, pięknie. No on mi coś tam będzie zabierał tego HP, ale i tak powinniśmy sobie poradzić, albo i nie, nie poradzimy sobie i trzeba będzie zresetować. No są problemy, są, o nie, dobra, jednak, okej, okay, nie, no będą problemy. Ja już to widzę, że niestety te problemy będą, odpalamy sobie umiejętność, weźmiemy sobie kartę, tak, money boost, żebyśmy jeszcze więcej kaski sobie generowali. Może kolejna zdolność za chwilę, oj, tylko że on nie ma zasięgu jednak, o kurde. No, jest problem. Dobra, teraz będziesz miał za chwilę zasięg, prawda? Okej, okay, masz już zasięg, także odpalmy sobie wszystko, wszyściutkie rzeczy, które tutaj masz. I pierce boost, przebicie. Okej, okay, no, te moaby za daleko się trochę przebijają. Przecież, ej, ten moab się... Okej, okay, ten moab się przebił. Także jak widzicie, tak wyglądają realia. Ja resetuję i widzimy się na bossie, jak już wszystko będzie dobrze działało. No i druga próba wygląda troszeczkę lepiej, chociaż... Okej, okay, dobra, moab się nie przebił. Jeszcze cały czas ulepszam te bronie. Jeżeli chodzi o to, co trafiłem najlepszego, no to mamy na przykład snajpera pod drugie drzewko dolne. To jest jedna z najlepszych rzeczy. Dostaję w ogóle epickie karty, także też biję na pewno o wiele więcej. Możemy sobie... Uuu, Carpet of Spike, właśnie tego potrzebowałem, tak? To jest to, co pozwoli mi tutaj wygrać. To jest w ogóle druga próba, o dziwo. Byłem przekonany, że wiecie, 30 prób i dopiero jedna się uda, ale jest, mamy to. Zarąbiście, mamy fajną umiejętność. Teraz, co możemy zrobić? Ring of Fire. O, tak, tak, Ring of Fire na tej mapie będzie po prostu idealny. I mam już taktykę taką, że stakuję jak najwięcej broni, jak najfajniejszej broni i później zaczynam je ulepszać. Przed samym bossem na razie właśnie potrzebujemy tego jak najwięcej, jeżeli chodzi o te bronie, bo one są powiedzmy na poziomie zerowym, a dopiero teraz jak kupuję karty, to ulepszam te bronie, bo wcześniejsze karty jakby nie liczą się do nowych broni, tak przynajmniej to rozumiem i tak to po prostu tutaj działa. Będę musiał się też przemęczyć i te 75 tysięcy zrobić, ale no nie mam za bardzo jak teraz aktualnie, bo no jak widzicie nie mam żadnego generowania kasy, nic kompletnie, jasne, ja biję bardzo szybko te balony i teraz chyba jesteśmy, a to jest prędkość razy 5, w sumie możemy sobie pograć już na prędkość razy 5, czemu nie, i tak przez te 11 rund nie powinno się tutaj nic wydarzyć. Spiked ballsy, o i rzuca o dziwo te spiked ballsy, byłem przekonany, że nie będzie tego rzucał. Dobra, jak będzie 5 rund do końca, to zaczynamy ulepszać, tak jak mówiłem, wszystkie te nasze bronie, ale szukam jeszcze czegoś na wykrywanie camo, chociaż nie, to ja powinienem w umiejętności zainwestować. O właśnie, no to jest mały błąd, który tutaj popełniłem, także kupimy sobie kolejną umiejętność za 4000 i już resztę przeznaczyłem po prostu na te karty, patrząc na to, o, carpet, dobra, dwa carpet of spike'i, zarąbiście, to jest to, co może mi pozwolić tutaj rzeczywiście ugrać to. Mamy w ogóle Adore, Churchilla, Obyna, Saudę i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o bohaterów. Uuu, damage boost piąteczka, dziękuję bardzo. No tutaj jestem naprawdę pełny optymizmu i wierzę, że się to uda. Dobra, zaraz zobaczymy, jak szybko ten boss będzie zbijany na drugim poziomie. Ale na tym pierwszym, za tym drugim podejściem, to... Oj, dobra, trzeba będzie coś pomyśleć nad tym. Widzicie? Widziałeś, co się właśnie stało? To było bardzo złe. Range boost, dobra, troszeczkę większy boostik, pyk, od razu odpalamy. Ohoho, co tu się stało? Dobra, to jeszcze potrzebujemy i... co się dzieje z tym bossem? Dobra, nice, i jeszcze kolejne. Pięknie, i jeszcze kolejne. Dobra, bossik został załatwiony, zarąbiście to wyszło. I teraz potrzebuję jak najszybciej umiejętności, żeby niszczyć wszystkie typy balonów. Bo lada moment może się po prostu moja dobra pasta skończyć. Wystarczy, że będzie jakaś taka runda, która mnie po prostu tutaj totalnie zniszczy. Okej, 6000, ability Snowstorm. Chyba Snowstorm niszczy owiane balony, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz, no kurde, nie no, potrzebuję generowania kasy. Kurde, nie mam żadnego generowania kasy. Jak tak dalej pójdzie, za 15 rund jest kolejny boss. Jasne, ten został bardzo szybko zabity, więc mam i tak jakby powiedzmy nadprogramowo te wszystkie moje obrażenia, ale no nie zmienia to faktu. Wall of Fire, crossbow, dobra, dajcie mi Wall of Fire. Wall of Fire chyba potrafi niszczyć ołowiane balony, chociaż ja potrzebuję czegoś na ołowiane camo balony. To jest właśnie ta różnica. Dobra, odpalmy sobie tą umiejętność. Za 13 rund będzie kolejny bossik. Ja jeszcze 8000 kolejne ability.
może zaryzykować, chociaż kurde, to jest naprawdę dużo kasy już, nie? Na taką kolejną zdolność, a już mamy ten Snowstorm, który też pomoże. No jakby to też będzie całkiem spoko. O nie, ja potrzebuję coś na DDT, bo ja nie mam nic na DDT kompletnie. Chociaż nie wiem, czy te kolce nie działają na DDT. Spike Storm. Nie wiem, o co chodzi z tymi umiejętnościami, ale jak ja gram, to tylko dostaję właśnie te Spike Stormy i inne tego typu rzeczy. Nic więcej, nic mniej. Tylko i wyłącznie to. Hydra Rocket Potsy, dobra! Mamy Hydra Rocket Potsy, może nie są tutaj jakoś niezbędne, ale one niszczą wszystkie typy balonów, a właśnie o coś takiego mi chodzi, on chyba, dobra, my będziemy tutaj w tym miejscu kierowali, cyk, i za 6 rund zaczynamy walkę z kolejnym bossem, także te wszystkie broni, które mamy, teraz postaramy się je ulepszyć jeszcze za pomocą może jakiejś karty fajnej, która tutaj siądzie, i też liczę na to, że ten trzeci bossik to będzie tak ziup i już tego bossa nie ma, już nauczyłem się w to grać, także będę chciał przejść każdego bossa. Fajnie by było przejść też je na poziomie elitarnym, ale to wtedy bym pewnie musiał nagiąć, że na przykład mogę robić farmy albo coś takiego. Bo bez tego, no nie, nie, już jestem pewien po prostu, żebym musiał tak długo siedzieć i próbować, że nie wiem, czy w ogóle by się to dało zrobić. I 3 rundy do końca. Jakaś karta fajna? Money boost, range boost, a weźmiemy sobie range. Potrzebujemy teraz właśnie globalnego zasięgu, to też na to warto sprawdzać, bo ja tylko w sumie zwracam uwagę na ten, na dwie rzeczy, ale ten range też tutaj, żebyśmy mieli po prostu zasięg na całą mapę, to też na pewno nie zaszkodzi, a bardzo się przyda. I za 2 rundy. Dobra, można to przyspieszyć. 2 rundy. 7000, dobra, kupimy kartę. Range boost. Oj. Tu jakieś kamobalony się przebiły. O, bardzo mi się to nie podoba, bo to dziwnie wyglądało. Dobra, i teraz wielka chwila prawdy. Od razu sobie odpalimy te kolce, jak tylko się pojawi. O, i wiecie co? Ja już będę zbierał kasę. No, bo ta kasa idzie dość szybko, więc... Dobra, pyk. No, jest git. Zobacz, jak szybko spada ten boss. Jeszcze mamy te wszystkie O, coś się z tym bossem dzieje. Dobra, odpalmy oczywiście wszystkie umiejętności, co chwilę te kolce. Te kolce dużo też pomagają, no nie ukrywajmy. Są naprawdę gigamocne, jeszcze możemy spowolnić tutaj. Dobrze, że te Hydra Rocket Pots mam, to jest całkiem spoko. I mamy 22 tysiące, kolejny boss będzie za 17 rund, ale... O nie... Właśnie, ale może być tak, że za chwilę będą DDT i przez te DDT przegram. Chociaż nie, DDT są na, nie wiem, której, 90, którejś rundzie, coś takiego? Kurde, no mam teraz dylemat, co powinienem zrobić? Nie, no muszę jakoś wytrzymać, muszę używać umiejętności oczywiście Benjamina, bo cały czas o tym zapominam. Tak, to jest on, jest Benjamin? Tak, to jest Benjamin, jeju, widzicie. O, robisz sobie przerwę na tydzień od Bloonsów i już zapominasz, jak się nazywa bohater, którego bardzo często używałeś. Tragedia. Ale dobra, 46 tysięcy, no potrzebujemy 75. Dobra, i mam na razie taktykę na DDT, po prostu używam jednej z moich zdolności i jak widzicie, bez problemu są powstrzymywane. 73 tysiące mamy, super. I teraz, jak sobie zupgrade'ujemy, patrz na to. To wszystko nam się resetuje, więc mamy na przykład Plasma Blasty, tutaj mamy Legendary już, zarąbiście, weźmiemy sobie MIB i w końcu to siadło, to RNG. Weźmiemy sobie teraz jeszcze Laser Blasty, żeby jeszcze troszeczkę tutaj podkręcić. Kolejny range boost razy 1. Aha, to mi się nie zwiększy w żaden sposób. Teraz można sobie już na spokojnie to obserwować. Kupmy sobie nową broń, tak. Tutaj pewnie snajper, żeby był globalny. Jeszcze to. Ja bym chciał te egzotyczne zobaczyć. Właśnie, bo ja w sumie nie sprawdzałem tych egzotycznych tutaj. Etienne, czemu nie? Drony się zawsze przydadzą. Sharpshooter. Sticky bomby też będą całkiem git. No i teraz sobie ulepszymy te wszystkie brońki. Okej, odpalę wszystkie kolce. Ej, dobra. Jakoś nie spada to nie wiadomo jak szybko. A, bo to jest przedostatni boss. Dobra. Ja nie wiem, czy się na poprzednim odcinku właśnie na tym nie wywaliłem. Bardzo możliwe, że tak. Dobra, cyk. Oj, dobra, jednak nie jest to takie szybkie, jak myślałem, że będzie, ale i tak, no, ten boss zostanie pokonany przeze mnie na 100%. On ma już w ogóle 2 miliony tutaj zbitych. Ja chyba za to nic nie dostaję kompletnie, za pokonanie tego bossa, także spokojnie, nie ma tutaj żadnych pucharków ani niczego takiego i pyk, ładnie. Dobra, weźmiemy sobie kolejną broń. No, ja w sumie wszystkie te bronie mam, więc tego nie potrzebuję. Epic Card, żebyśmy mieli jeszcze i coś mi zwiększa. Okej, mamy teraz już globalny zasięg. To nie muszę... O, Exotic! Dobra, czyli poziom egzotyczny jest jednak najlepszy. Bloon Crash. O, w ogóle jak to... to tak fajnie wygląda. Tutaj jak on tak strzela. Dobra,
Legendary Subcommander Overdrive. Czemu nie? Mamy już jeden, piąty tier. Nie, chociaż nie, może to jest czwarty tier? Nieważne. Tak shootera, więc kolejny też się przyda. Plasma Blasty będą podwójne. Moab Eliminator też się przyda. I za 12 rund mamy bossa, także jeszcze chcę troszeczkę tutaj coś popodkręcać, coś kupić. No szkoda, że nie udało mi się trafić nic do generowania kasy, bo na pewno mógłbym sobie pozwolić na coś lepszego. I dostałem też informację, że podobno są tutaj paragony do kupienia. Że może mi się trafić paragon. No nie miałem jeszcze takiej jakby czegoś takiego, także zaraz zobaczymy, może się trafi. No będę na razie kupował, mamy 10 rund, także trzeba spożytkować po prostu ten czas jak najbardziej. Dobra, za rundę już będzie boss i w ogóle pojawił się właśnie Moab, także może jedne spike faktory. Ojojku, jaką ja mam siłę rażenia porąbaną. Legendary card, damage boost, tam pierce boost by był ogromny, także jestem gotowy już na tego bossa. Okej, prędkość razy 3 i rozpoczynamy tutaj atak. Okej, no coś. Nie, no nie przetrwa ten boss. Nie ma opcji. Jeszcze ja sobie tutaj pokupuję trochę tych kart, a mógłbym kolejną umiejętność kupić. Też jak widzicie, mam jakąś jeszcze jedną umiejętność. Cyk. Cały czas kolce 3750. Czy będziemy mieli 3750? I mamy Elite Sniper Summoning Phoenix. O, to w poprzednim ranie miałem właśnie tego Phoenixa, więc może jeszcze zdążymy go tutaj użyć. No, 10 milionów. O, i 7... Aha, mam 7 balonów, bo przez tą pułapkę. Ja się zastanawiałem... Skąd to tutaj mi się wzięło? 5000? Elite Sniper? Dobra, weźmiemy jeszcze, żebyśmy na pewno mogli niszczyć wszystkie typy balonów. I wygląda na to, że to podejście było kompletnie inne. Już wiem, na czym powinienem się skupić i to jest koniec. Tak, zwycięstwo, pokonaliśmy bossa na zwykłym poziomie. 12 milionów, małpka 000. Wygląda to dziwnie, no ale jeżeli byście sobie chcieli zagrać na przykład dowolnego bossa, no to jak sobie wchodzicie w ustawienia bossa, to tutaj macie wydarzenie bossa i sobie wybieracie dowolną mapę, na jakiej chcecie po prostu sobie pograć. O, przepraszam, wyzwanie bossa. O, i tutaj sobie wybieracie, na czym chcecie. To jest naprawdę bardzo spoko, żeby sobie potrenować. Można oczywiście sobie zmienić elitarnego. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę i co? Do zobaczenia.